Mr. Kowal. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jesteśmy w unikalnym momencie, kiedy jeszcze możemy coś zmienić. Ja przyjechałem tutaj prosto z Majdanu, jeszcze w środku nocy byłem tam ze studentami. Mam takie poczucie, że nasza debata, wizyta pani Ashton i sygnały, które teraz popłyną, mogą przynosić konkretne skutki. I martwię się, że dyskutujemy tu o różnych sprawach, a ten centralny problem, problem wiz, my mamy do tego prawo jako politycy w Parlamencie Europejskim. Nawet w naszej rezolucji jest gdzieś ukryty między zdaniami. To jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić. Zwrócić się do studentów, do tej młodej Ukrainy i powiedzieć im, że drzwi do was indywidualnie są już otwarte. I powiedzieć publicznie, że trzeba tylko kilku zmian w ustawodawstwie i to może być za rok. Dlaczego tego brakowało w czasie rewolucji pomarańczowej? Dlaczego tego brakuje dzisiaj? Dlaczego nie jesteśmy w stanie wydusić z siebie kilku prostych słów? To jest nasza rola. Zanim zasiądziemy przy ukraińskim stole okrągłym czy kwadratowym, zróbmy to, co powinniśmy zrobić jako politycy. Wyślijmy jasny sygnał, że drzwi dla nich są otwarte. Nie bójmy się. Thank you, Mr. Mulzer. Ob und wie weit Sie das Angebot zur Modernisierung annehmen, liegt zweifellos an unseren östlichen Nachbarn allein. Auf deren Rücken indessen eine geopolitische Konfrontation mit Russland auszutragen, sollte keiner wollen.